Szczęść Boże, coś wam powiem. Konia z rzędem temu, kto rozumie te dzisiejsze czytania bez problemu. Przyjdzie Duch Święty, który nie będzie mówił nic od siebie, ale będzie mówił coś od Ojca, a najlepsze, że będzie mówił o Synu. Bo Syn mógłby jeszcze dużo mówić, ale w sumie to i tak nie jesteśmy w stanie pojąć tego, co nam mówi. I w tym momencie zaczyna się najciekawsza część tego czytania. Dostajemy informację o Trójcy. Że Trójcę ciężko pojąć, bo jest tajemnicą wiary, więc o wiarę tutaj chodzi. Jak to zwykle z wiarą bywa, tam, gdzie kończy się moje rozumowanie, tam zaczyna się zaufanie do Boga. Pozorny koniec moich zdolności jest początkiem czegoś nowego. Tym nowym jest wejście w nieznane. Ja nie mam pojęcia, kiedy całość przekazów Biblii dotrze do nas, czytających jej treść wielokrotnie, dziesiątki czy setki razy. Właśnie to zagmatwanie sprawia, że chce się czytać ją kolejny raz. Bo być może teraz nam uda się coś odkryć nowego. Są w naszym życiu takie momenty, kiedy totalnie nic nie pojmujemy z tego, co się wokół nas dzieje. Ale to są miejsca, w których Bóg zaprasza nas, żebyśmy podeszli do Niego bliżej. Przecież prawdziwa wiara zaczyna się tam, gdzie nie ma wiedzy. Tajemnicę Trójcy Świętej można zrozumieć jakby przez mgłę w kontekście miłości. Bóg kocha swego jednorodzonego Syna odwieczną, absolutną, nieskończoną miłością. Głębia miłości, która jest w Bogu, ma wymiar osobowy. Jest nieogarnionym duchem. Miłość wymaga do swego istnienia drugiej osoby. Zakłada wzajemność. Wobec wzajemności staje się tylko egoizmem lub narcyzmem. Miłość pragnie się rozlewać i dalej przenikać wszystko. Również miłość Boża pragnie wylewać się na zewnątrz. Dlatego Bóg tworzy świat i powołuje do istnienia człowieka i zaprasza go do intymnej przyjaźni z sobą. Doskonale to widać w ikonie Trójcy Rublowa, gdzie trzy osoby są wpisane w koło, a w dolnej części jest taka wolna przestrzeń. Jest to miejsce dla nas, byśmy mogli się zbliżyć i zjednoczyć wokół kielicha, w którym zanurzony jest baranek. Ta przedstawiona przez Rublowa miłość i intymność jest zaproszeniem, byśmy również wzięli udział w tej Bożej uczcie miłości. Jezus zapowiada, że pośle do apostołów Ducha Świętego, który ma doprowadzić i prowadzić ich stale w duchu prawdy. Nie jest to łatwe, bo świat podpowiada zupełnie co innego. Czy jednak mamy spocząć na laurach, bo wielu obok nas tak właśnie czyni?